Cześć wszystkim, znowu punkt 7, dalszy ciąg Arkanum. W dzisiejszym odcinku znajdźmy tego krasnoluda, któremu jesteśmy winni jego pamiątkę rodzinną. I wybierzemy się do Ashbury. Okej. Jedna sprawa, o której zapomniałem. Mianowicie... Czy to nie tędy. Idźmy tędy. Wyjdźmy stąd i poszukajmy innego przejścia. Mianowicie, o której zapomniałem, to sprawa z Logeirem. Dwa głazy. Otóż, jeżeli chcielibyśmy go namówić do przyłączenia się do nas, powinniśmy wcześniej przekonać go do zakończenia swojej tułaczki i powrotu do klanu. Tego mi się nie udało zrobić, jak widzieliście, on dalej tam siedzi i już nie ma żadnej szansy, żeby go stamtąd zabrać, więc nie przyłączymy sobie Logeira do drużyny. A szkoda, jeden z lepszych wojowników w grze. No cóż, trudno. Kontynuujmy podróż z taką drużyną, jaką mamy. Poszukajmy tego krasnoluda, któremu jesteśmy winni jego pamiątkę rodzinną. Czy to będzie zapisane? Prosi tak... Chwila. Odnajdź Lianę z Cambry. O, to jeszcze zrobimy. Eryk Obsidian. Okej. Szukamy pana Eryka Obsidiana. Tu chyba nie... Zielasz... Serio, gdzie jest pan Eryk Obsidian? A, że gdzieś tam dalej, nie wiem, to chyba wszystkie pomieszczenia... A nie, tutaj są jeszcze, dobra, to pójdźmy tam. I co my tu mamy? To nie ten pan? Jest. Witaj. Nadal szukam... A, on jest od klanu żelaza. Ta... Vegard Maltin of Olof. To jednak tamten pan. Nad odnalezieniem klanu żelaza dalej pracujemy. Udało mi się znaleźć twoje dziedzictwo. Oto ono. Naprawdę? Podziwiam twoją odwagę. Głębia to nie miejsce dla tchórzy. Bardzo ci dziękuję za odzyskanie tego dla mnie i oto hełm, który ci obiecałem. Bez urazy, ale ta cała sprawa mnie zdumiewa. Dlaczego wagonik zabawka? Tak przypuszczam, że mogłeś się uprzedzić, czego będziesz szukać. Ten wagonik jest w mojej rodzinie od tysiące lat. Legenda mówi, że jest to pierwsza rzecz stworzona przez mojego pradziadka, kiedy był jeszcze dzieckiem. Tak, ale tyle niebezpieczeństw i tyle czekania dla zabawki. A, czy to tak trudno w to uwierzyć? Spodziewałeś się jakiegoś starożytnego krasnoludzkiego artefaktu? Może jakiejś zaginionej technologii? Czy w tym świecie magii i mitów nie jest możliwe, żeby coś tak prostego jak wagonik zabawka miało w sobie dla kogoś taką wartość? To dla ciebie cenna lekcja, przyjacielu. Często można znaleźć siłę w bardzo nieważnych rzeczach. Żegnaj. No, cóż, do widzenia. Była cenna lekcja życia. Okej, dobra. Nie chcemy już tutaj nic robić. Więc znajdźmy przejście. I idźmy stąd. A, dobra. Dostaliśmy jakiś hełm górnika. Kask górniczy. KP14. A, może... Może Magnus byłby tym zainteresowany. Co? To ma lepsze. Od razu wziął. Dobra, wielki hełm. Ależ on jest technologiczny. Ten wielki hełm.
Nieszczęście, wszyscy członkowie naszej drużyny są magiczni. A więc wielki hełm pewnie komuś sprzedamy. No dobra. Wynosimy się z klanu koła. Nie mamy już tutaj więcej spraw do załatwienia. Jedyną sprawą, jaka została nam, to jeszcze klan żelaza. Ale do tego musimy się wrócić do Talantu. Dobra. No dobra. Głucho tutaj w tych tunelach. Wyjdźmy na zewnątrz, że jakaś piosenka nam zagra. Kiedy my się wybierzemy do Ashbury. Ashbury. Dokładnie. W drogę! Ku przygodzie i tak dalej. A tymczasem będę walił ludzi moim kijem magicznym. Ludzi, wilki i inne rzeczy. Dobra. Dobra, jest jeszcze jedna sprawa, której... O, Doły Ognia. To jest miejscówka, którą również musimy pójść. Tam znajdziemy to ostrze zdolne zabić demona z Kaladonu. Okej, zakolejkujemy to sobie. I pójdziemy tam w odpowiednim czasie. Nie wiem, czy słyszycie to, co się dzieje u mnie za oknem. Ale ma miejsce piękna burza na koniec upalnego dnia. Więc aż żal byłoby zamykać okna w takich pięknych okolicznościach przyrody. No i dobra. Co mamy do zrobienia w Ashbury? Dotarliśmy nocą. Więc... Nocą niewiele będziemy mieli do zrobienia. A, właśnie, z tym panem możemy porozmawiać. What do you want? Witaj, mości panie, czy mogę zapytać, jak się nazywasz? My name is Geoffrey Tarlon Dash. And who, might I ask, are you? Nazywam się Punio. Czym się tu zajmujesz, Geoffrey Tarlon Ash? Wybacz, ale ja znam tego dżentelmena. Pan Tarlon Ash studiował w Tulli, gdy jeszcze w niej przebywałem. Zarzucił studia i nigdy ich nie ukończył. Sądzę, że to okazuje dość dobitnie charakter kogoś takiego jak on. Nie darzę go choćby cieniem zaufania, a tobie radzę to samo. Rozważę to. Geoffrey Tarlon Ash, chciałbyś teraz wyjaśnić, co ty robisz? I'm tending to my own business. That's what I'm doing. I swear the manners of the peasantry. Bardzo śmieszne. Zaraz pomyślę, że masz poczucie humoru. Perhaps you're not as ignorant and as bland as you look, stranger. You've at least the brain power to conceive an amusing response. Nicely done. You've not the barbarian upbringing I expected. A co możesz mi powiedzieć o sobie, Geoffrey Tarlon Ash? Mine? The usual, raised in Caledon, schooled in Tarant, summers off the coast of Catan. I'm of the Falsburg Tarlon Dashes, if you know that sort of thing. I spent a few years in Tula among the old wizards. Bloody boring bunch of old codgers. A tak, jaką szkołę magii studiowałeś? Oh, I dabbled in the necromantic arts, mainly on the darker side. This, that. I have a job waiting for me in Tarant with one of the newer mage consortiums. If I've ever a mind to go there. Ciekawe, co więc robisz tutaj? Haven't you heard? Ashbury has a problem with its cemetery. Seems they've got bloody zombies just sprouting up from the ground every night, and nobody knows why. I just happened to be traveling through here on my way back to Caledon, and I thought I'd look into the matter.
Do Caladonu przez Ashbury. Całkiem ciekawa droga. I co? Jak sądzisz, co jest przyczyną kłopotów? Well, just between you and I, there's quite a famous individual buried here in the Ashbury graveyard. A fellow by the name of Malachi Wrench. Was quite a necromancer at his time. Wrote a few controversial texts, that sort of thing. A skoro jest martwy... Yes. I'm getting to that. I think the old chap was buried with something powerful. Whatever it is, finally got out, and now every dead John and Barry in this town is coming back to dinner. quite a good story, if that's your cup of tea. Tak więc... And so, I want whatever the hell is down there. I plan on finding out just as soon as I can figure out a way to get rid of these bloody zombies. Może ci pomóc? Yes, you just might be useful after all. I'd be willing to offer you 500 gold pieces for whatever is raising these zombies. A może chciałbyś nad tym popracować razem? Sorry, old boy, but you're a bit too noble for Geoffrey Terrelond Ash. Ten pan się przyłącza tylko do złych ludzi. Was there anything else? No, przyjmuję twoją propozycję, wrócę jak znajdę ten przedmiot. Okej. Okay. A poza tym, jak słyszeliście... Paryman Smith nie za bardzo lubi tego gościa. Więc musielibyśmy wybrać. Albo Geoffrey, albo Paryman Smith. Okej, tutaj moglibyśmy sobie pofarmić pewnie trochę zombiaków, ale nie zamierzam z tego korzystać. Tutaj są drzwi chyba, o które nam chodzi. Aha, coś tu słychać. Czy co, może lepiej dobędę mojego miecza? Bum. Oczywiście, że mam miejsce. A cóż to? Żywiołak ognia. Drzwi zamknięte. Okej. Mamy nasz rodowy sposób na zamknięte drzwi. Przyda się też jeszcze trochę więcej magii. Ci to się szybko tutaj pojawili. Broń uszkodzona. Zbroja uszkodzona. Lepiej tego pana trzeba by zgasić. Dosyć szybko, zanim cała nasza drużyna sobie popsuje broń. Fuck. Sorry. Nie to zaklęcie. Okej, dobra. Tak lepiej. Poczekamy sobie trochę, okej. Zregenerowałem manę. I co my tutaj mamy? Virgil coś podniósł. Jak na postaci. Virgil, pokaż co podniosłeś. Niezidentyfikowany młot podniosłeś. To chyba nie ten przedmiot, o który nam chodziło. Jest to jakiś młot. Ognisty. Okej. Tak lepiej. Okej, mamy zejście niżej.
No to zejdźmy niżej. Ciekawa miejscówka. Raven, uważaj. Czyżbyś Raven opuściła broń? Ktoś wymachiwał sztyletem. Nie. Może ktoś inny opuścił broń, nie wiem. Słyszałem, że ktoś wymachiwał sztyletem. Okej, dobra. Nieważne. Dobra. Tam nie było nic. Teraz przejdziemy się w tą stronę. A trochę więcej zębiaków. Aż te Raven strasznie buduje. Chyba będę musiał dać jej strzały. Byłby się sama zabije. Znowu krytyczne pudło. Serio? Dziewczyna, co jest z tobą? Dobra, wiesz co, masz te swoje strzały. Postrzelaj sobie. Chociaż zapiszę grę z tymi strzałami, nigdy nic nie wiadomo. Chyba jeszcze nie odkryła, że posiada strzały do łuku. Okej, może niedługo odkryje. No, jak widać, odkryła. Ta, istny karabin maszynowy. I dobra, zobaczmy. W lewo czy w prawo? Bez kontekstu politycznych. Okej. Tak lepiej. Okej, mamy jakieś przejście. Więc dokąd idziemy? Okej, jakieś nowe miejsce. I co my tutaj mamy? Poza większą ilością zębiaków. No, zbierzcie się ładnie. Ładnie, awans o poziom. O to chodziło. Zbroja uszkodzona. Będę musiał pójść w Ashbury do... do kowala. Naprawić te zbroje. Okej, znaleźliśmy. Jakiś klejnot. Klejnot Malsiego Renha. Teraz parę sarkofagów. Wow, jakaś niezidentyfikowana buława. Brzmi fajnie. Zaraz się temu przyjrzymy. Potrzymaj mi to, dziękuję. A tymczasem wrócę do zestawu, który zajmuje mi mniej miejsca w ekwipunku. Okej, wezmę tu niezidentyfikowaną buławę. Pewno znajdziemy w mieście kogoś, kto nam coś o niej powie. I to chyba tyle. Nie widzę tutaj nic za bardzo więcej do eksploracji. No to wracajmy się. Chyba nie ma żadnego tylniego wyjścia stąd. Okej, dobra. Tutaj mogłem też przegapić jakieś sarkofagi, bo nie za bardzo patrzyłem, czy cokolwiek da się otworzyć. Więc jeszcze pozaglądam do paru miejsc. Wygląda na to, że wszystko jest
pozbierane, a raczej nie było nic do zbierania. Więc wychodźmy stąd. Wygląda na to, że zombiaki przestały dokuczać miastu. Ale pogadajmy z panem Jeffreyem Talon Ashem. What brings you back around? Yes, what is it? Jeffreyu, udało mi się znaleźć to, co było pod cmentarzem. Really? I'm very interested in obtaining that object. I'll pay you 500 gold pieces for it right now. Pewnie nie zrobi z tego nic dobrego, ale pewnie jeżeli mu odmówię, to pewnie mnie zaatakuje z miejsca. A nie chcę mi się z nim bić, więc proszę bardzo. Thank you so much. Good day to you. You're not a bad sort. Nice doing business with you. Okej, okay. Spoko. I to by było tyle, jeżeli chodzi o pana Jeffreya Talon Asha. Jeżeli ktoś jest złym, lubi złych ludzi, jak najbardziej on jest całkiem dobrym towarzyszem do wzięcia. Okej, dobra. A tymczasem przydałby mi się jakiś kowal. Jeżeli nie magiczny, to przynajmniej jakiś zwykły. Zidentyfikujemy tą buławę. I co dalej? No i cóż, jest tutaj ten zamek... O, właśnie, patrzcie. Do tej miejscówki udamy się później. Ponieważ jest pełna zombiaków, którzy aż proszą się, żeby ich ubić. Co nam da pewnie sporo doświadczenia. A tymczasem mądra kobieto zidentyfikuj tą buławę. Buława potępionych. Może ogłuszyć, wysłać wolę, wezwać zombie. No, to raczej zły przedmiot. Chcę go sprzedać. Ale ona nie potrzebuje czegoś takiego. Okej, okay, młot piekielny to jest to, co Virgil podniósł. No, całkiem zacna broń. A pod warunkiem, że ma on starczającą siłę. A raczej moc magiczną, żeby nią się posługiwać. No cóż, mam nadzieję, że ma. Mamy Sejmitar. Może dam go Raven? Ta woli Sejmitar od laski. No i cóż, wiecie co? W międzyczasie chyba udam się z powrotem do Tarantu. Ponaprawiam wszystko, co jest zepsute. I wrócę z powrotem do Ashbury. Ale chwila. Mamy niewydane 4 punkty postaci, które mógłbym wydać na parę ciekawych rzeczy. Ale zrobię to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie, do usłyszenia.